Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie test miernika grubości lakieru NEX PTG w wersji standard z firmy NEXDIAG z Rzeszowa. Co takiego niezwykłego jest w tym mierniku? Zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj zakres pomiaru od 0 do 1000 mikrometrów, badanie stali, stali ocynkowanej, aluminium. Mamy tutaj system analizy powłoki lakierniczej SAPL w wersji podstawowej. I mamy tutaj bezprzewodową pracę Bluetooth 4.0 Low Energy z naszym smartfonem lub tabletem. Czyli w tym urządzeniu nie mamy wyświetlacza, mamy komunikację bezprzewodową i daje nam to ogromne możliwości, zresztą zaraz będziecie mogli zobaczyć. Tego typu mierniki występują też jeszcze w dwóch innych wersjach, Advanced i Professional, które mają dodatkowe możliwości, ale bardziej jest to przydatne dla rzeczoznawców, komisów czy bardziej zaawansowanych form pomiarów, które chcemy po prostu potem wyciągnąć jako raport w PDF-ie, czy też różne inne dodatkowe funkcje. Dla normalnego, standardowego użytkownika, który chce bardzo dobry, szybki, wygodny pomiar zrobić, ta wersja standard będzie wystarczająca. Oczywiście jest to wersja najtańsza. Sprawdźmy sobie, co i jak tutaj mamy, jeżeli chodzi o opakowanie, kilka informacji. W tylnej części mamy już bardziej szczegółowo opisane. NEX PTG jest miernikiem skutecznym w działaniu i łatwym w użyciu, dlatego pozwala wykonać pomiary szybko i precyzyjnie. Produkt daje ogromne możliwości nieosiągalne dla tradycyjnych mierników, to prawda. Dzięki połączeniu ze smartfonem lub tabletem zastosowana, zaawansowana technologia pozwala na dokładne i intuicyjne badanie pojazdu. I tu mamy jeszcze kilka informacji. Aplikację możemy pobrać na iOS-a, Androida, Windows Phone. Tak więc ja tu mam Androida i aplikacja NEX PTG, ja już sobie ją zainstaluję. Ta aplikacja daje nam też możliwość pobrania, zainstalowania i włączenia demo. Czyli nawet jak nie kupimy urządzenia, możemy podejrzeć, jak to wygląda. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, pobierzcie i zobaczcie, jak pracuje ta aplikacja tak wirtualnie, tak jakbyście mieli miernik, ale go nie macie. Dobra, aplikacja już się instaluje, a my zrobimy sobie unboxing, zobaczmy, co tam jest w środku. Czyli tak, tu sobie opakowanko odłóżmy. Od razu Wam powiem, że jest to naprawdę fajne urządzenie. Dlaczego tak powiem? No zaraz zobaczycie, nie muszę Was do tego nawet przekonywać. Tu jest nasz miernik. Porządnie wykonany kawał plastiku. Tutaj baterie, dwie paluszki AA. Tu jest element mierzący. Dbajmy o to, żeby był czysty. Przycisk jeden jedyny, włączający, wyłączający lub zapisujący pomiar. I dwie diody informujące nas o tym, czy jest połączenie i jak, jeżeli chodzi o zasilanie, czy jest włączone, czy nie. W środku mamy dwie płytki kalibracyjne oraz polską instrukcję obsługi. Jako że urządzenie jest wyprodukowane w Polsce i zaprojektowane, no to tym bardziej trzeba chwalić producentów takich urządzeń. NEX PTG, urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Instrukcja obsługi w języku polskim bardzo, bardzo czytelna. Jeżeli chcecie dokładnie ją sobie przeczytać, to zwiększcie sobie jakość obrazu na filmie. Informacje ogólne, czyli co mamy w komplecie. Stalowa płytka niebieska, aluminiowa biała. Do kalibracji urządzenia, do testowania. Wszystkie informacje są bardzo szczegółowo opisane przez producenta. I to się chwali. Tutaj mamy informacje, jak wygląda budowa urządzenia. Jak obsługiwać. Pierwsze uruchomienie wykonujemy przez 3-sekundowe przytrzymanie przycisku. No to sprawdźmy sobie od razu to. Włączmy aplikację, otwórz. Proszę bardzo. Aplikacja jest już uruchomiona. Zaakceptujmy regulamin. Proszę bardzo, zatwierdź. Wymaga OK. Zezwalam. No i jak widzicie, tu jest opcja demo. Ale my tu już włączymy sobie, wyszukiwanie jest włączone, więc my sobie teraz zrobimy tak. Włączmy urządzenie, 3 sekundy. OK, urządzenie się uruchomiło. O, i od razu wszystko zaczęło działać. Przyciskamy, czy chcemy zapamiętać miernik jako domyślny. Tak. Czy chcesz, aby aplikacja wykrywała powierzchnię ocynkowaną? Tak. No i gotowe. Już wszystko ze sobą współpracuje. Sprawdźmy. Tutaj mamy te nasze płytki kalibracyjne. Połóżmy sobie je tutaj na powierzchni. Tu jest aluminiowa biała, zobaczcie, biała i tutaj niebieska. Obydwie mają powłokę lakierniczą o grubości 90 mikrometrów. Przejdźmy na chwileczkę jeszcze do instrukcji. Tu mamy wszystkie informacje dokładnie napisane, wyraźnie. Kalibrację urządzenia jak dokonujemy za pomocą takiej ikonki. Krok po kroku aplikacja nas prowadzi jak za rękę. Wykonywanie pomiaru
I to jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali o tym, żeby radio było włączone w samochodzie, żeby samochód był czysty. Jeżeli mamy antenę CB na samochodzie, to dobrze byłoby ją po prostu ściągnąć. I tutaj w jaki sposób przyłożyć miernik, czyli prostopadle do powierzchni, lekko dociskając. Konserwacja, jak wymienić baterię. Wszystko jest dokładnie napisane i 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W razie co zapraszam na stronę www.nextdiag.com. Tam będziecie mieli dodatkowe informacje. Świetnie, instrukcja na solidny plus. Dobra, mamy płytki kalibracyjne, przetestujmy sobie teraz to urządzenie. Tu mamy nasz miernik. I tu mamy stal, a tu mamy aluminium. Przetestujmy sobie, jak to wyjdzie. Ja polecam Wam jedną rzecz zrobić. Jeżeli przyjdzie Wam to urządzenie, już kupicie, zrobić sobie kalibrację właśnie tutaj na tym przycisku. Zaraz Wam to pokażę. Dlaczego? Urządzenie jest fabrycznie skalibrowane, ale dobrze tą kalibrację zrobić, jak już wszystko przyjdzie do nas. Nie wiadomo, ile leżało na półce w sklepie, więc lepiej tą kalibrację po prostu dokonać. Ok, sprawdźmy bez kalibracji najpierw. Przyłóżmy sobie do płytki aluminiowej. Zobaczcie, ekspresem system analizy powłoki lakierniczej informuje nas o tym, co to jest. Aluminium, tutaj 100 mikrometrów i tu oryginalna warstwa lakieru. I automatycznie zapisany pierwszy pomiar, ostatni pomiar 100 mikrometrów, wszystko mamy tu. Zobaczcie, że nie muszę przyciskać przycisku. Przykładam jeszcze raz w innym miejscu danego elementu, w samochodzie na przykład. I zobaczcie, pomiary zapisywane są tutaj, już jest trzeci, tym dźwiękiem słyszymy, że pomiar jest wykonany. Mamy informacje o stanie naładowania baterii, o połączeniu bezprzewodowym, wszystko działa ekspresem. Na przykład możemy jeden dany element w kilku miejscach weryfikować. Zobaczcie, jak to szybko działa. Ale pewnie zauważyliście jedną rzecz. Skoro mówiłem, że tutaj powłoka lakiernicza ma 90 mikrometrów, a miernik pokazuje ile? 100. Dlatego, że nie zrobiliśmy jeszcze kalibracji. Więc wykonajmy ją zawsze za pierwszym razem. Jak to zrobić? Przyciskamy tu u góry przycisk kalibracji. Pierwszy krok, czytamy. W celu dokonania kalibracji przyłóż miernik do dołączonej stalowej płytki o kolorze niebieskim. No to ok, tutaj proszę bardzo. Przykładamy i tak jak tu pisze, na środku płytki przykładamy, równo, lekko dociskamy. Ok, klikamy przycisk kalibruj, ciach. Teraz krok drugi, do białej płytki na samym środku i przytrzymujemy przycisk kalibruj. Proszę. I co się teraz dzieje? Nasz miernik jest już skalibrowany i zobaczcie, dokładnie pokazuje 90 mikrometrów, prawda? Zobaczcie, od razu wykrywa wszystkie tutaj powierzchnie. Tu mamy aluminiową, a tutaj mamy stalową. Zobaczcie jeszcze raz. Ciach. 90, aluminium. Oryginalna. Teraz zróbmy sobie na stalowej. Ciach, przytrzymujemy chwilę. 90, proszę bardzo, stal. Wszystko elegancko jest opisane. Dobra, zobaczcie sobie, co tu jeszcze można robić. Tryb pomiaru. Teraz mamy tryb pojedynczy. Pojedynczy robi to, że sam zapisuje pomiary. A jeżeli zrobimy sobie ciągły, to w tym momencie nic samo się nie zapisze nam tu do aplikacji. Musimy przyłożyć i albo będziemy korzystać z przycisku tutaj, który się nagle pojawia w tym miejscu i robimy zapis, zobaczcie. Albo ten przycisk tutaj, krótko naciskamy przycisk włączający, zobaczcie. Przycisnąłem. Przycisnąłem, czyli po prostu możemy albo tak, jak chcemy. Więc ja proponuję ten tryb pomiaru pojedynczy. On jest o tyle fajny, że wystarczy, że teraz przykładamy w różnych miejscach i zapisują się pomiary. Czyli ja tu skasuję może wszystkie te nasze testowe. O. I idziemy do jakiegoś elementu samochodu. Powiedzmy, że to jest, nie wiem, na przykład jakaś maska. No to w różnych miejscach. Jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte i piąte. Proszę bardzo. I w tym momencie mamy 5 pomiarów. Możemy wyciągnąć sobie średnią. Średnia z pomiarów 92 mikrometry. Czy nie jest to wygodne? Super, prawda? Tu mamy jeszcze system analizy powłoki lakierniczej. Możemy go wyłączyć. W tym momencie, gdy przykładamy nasz miernik, nie mamy tej informacji na dole takiej, czy powłoka jest ok, czy nie ok. Tak więc warto mieć ten system włączony. Fajna sprawa, dobry dodatek. Co jeszcze? Tu mamy przycisk latarki, możemy sobie włączyć w urządzeniu, w tablecie czy smartfonie i doświetlić miejsce, które będziemy po prostu badać. Tak więc oczywiście możemy też to wyłączyć.
ustawienia. Tutaj wejdźmy do menu i zobaczmy, co jest jeszcze w tych ustawieniach. Tu są pomiary, tu jest historia pomiarów, więc możemy sobie dokładnie zweryfikować wszystkie pomiary, jakie tu mamy. Tu aluminium, tutaj wartość, godzina, data, wszystko jest jak trzeba. Zobaczcie. Tu możemy oczywiście usunąć historię, jeżeli będziemy chcieli. Tutaj ustawienia, język polski, system analizy powłoki lakierniczej, tryb pomiaru, punkt odniesienia i to jest też istotna rzecz. Możemy tutaj wpisać na przykład 90 mikrometrów i jeżeli będę przykładał, to tutaj będzie w aplikacji informacja, o ile jest przekroczone albo jest na przykład za mało. Tak więc można sobie ustawić punkt odniesienia. Wykrywanie ocynku, jednostki miary, tryb nocny, powiadomienie dźwiękowe i wyłączaj Bluetooth po wyjściu z aplikacji. Tak więc jak widzicie, wszystko można sobie tutaj elegancko poustawiać. Wszystko w języku polskim działa jak trzeba. Zobaczcie jeszcze raz, ekspresem. Stal, aluminium i jak widzicie, wszystko nam wchodzi do aplikacji, więc możemy mieć smartfona nawet schowanego w kieszeni, wyłączony dźwięk i na przykład poprzykładać sobie w kilku miejscach i potem zweryfikować sobie nasze pomiary i od razu będziemy wiedzieć. Albo możemy z miernikiem po prostu podejść drzwi. Widzimy na zielono, aluminium, widzimy oryginalna warstwa, ok. Idziemy gdzieś indziej. No i bez problemu weryfikujemy. Dobra, zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Można sobie tutaj zauważyć tą różnicę, jaka będzie, gdy krzywo byśmy przykładali. Gdybyśmy nie przyłożyli równo tak prostopadle, to w tym momencie pomiar będzie... Zobaczcie, jak ten system analizy powłoki będzie działał. Zobaczcie, przyłóżmy tak nierówno. Spójrzcie. Jeszcze nierówno, jeszcze. O, i zobaczcie. Rzeźba. Gdy się ustabilizuje pomiar, czyli nie ruszam, to wtedy mamy ostrzeganie i dźwiękowe, i tutaj na ekranie, jak widzicie, plus informacja, że to rzeźba jakaś jest. O, tutaj na przykład trochę bardziej już równo trzymam. Gruba warstwa szpachlówki. Trochę bliżej. Przełóżmy jeszcze raz. O, trochę lepiej. O, tak. 200, zobaczcie, 170, druga warstwa lakieru. Widzicie, takie dostajemy ostrzeżenia, więc jeżeli ktoś się kompletnie nie zna, to aplikacja prowadzi kompletnie za rękę, jeżeli chodzi o pomiary lakiernicze. Fajna sprawa, polecam, bez dwóch zdań, polski producent, polski sprzęt, świetna aplikacja, świetna instrukcja, tak więc myślę, że produkt jest na pewno warty uwagi. Do zakupienia w internecie, także u naszego partnera www.aparts.pl. Tak więc zachęcam, polecam. Dajcie znać, co myślicie na temat tego urządzenia, tego właśnie miernika NEX PTG. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.